czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z Battle Brothers, gdzie gramy naszym samotnym, bezimiennym najemnikiem. I powiem wam szczerze, że świat staje się coraz mniej gościnny dla naszego samotnego wędrowca. Powiem wam szczerze, że ponownie szczerze, i to bardzo szczerze, brutalnie szczerze, że miałem kilka takich sytuacji, gdzie już myślałem, że to koniec, że nawet wczytywanie gry mnie w żaden sposób nie uratuje. Rzecz w tym, że po prostu save'a miałem, autosave'y miałem tylko, a save zwykły był bardzo stary i nie byłem w stanie za bardzo się tak cofnąć na tyle wstecz, żeby się nie cofać bardzo dużo wstecz, ale ostatecznie się udało. Miałem takie bardzo nieprzyjemne spotkanie z hienami i myślałem, że tego nie zrobię. I co mi pomogło, to jeżeli wy byście próbowali, to przestawianie bohatera w tym miejscu, na tych szeregach. Jeżeli chcecie uciekać, to trzeba go postawić po prostu w drugiej linii, gdziekolwiek, czy tutaj, to już w zależności od sytuacji. Jeżeli chcecie walczyć, no to na pierwszej może spokojnie stać, ale ja go generalnie teraz stawiam na drugiej linii, ze względu na fakt, że mamy większe pole manewru, po prostu więcej czasu zajmuje przeciwnikowi, zanim do nas dojdzie, więc możemy się jakoś fajnie ustawić i tak dalej. No mam już 13 poziom, więc to jest generalnie, już tutaj nie zdobywamy perków, już mamy wszystko jakby ulepszone na maksa. Chyba zdobywamy jeszcze expa i możemy rozwijać umiejętności, ale co do tego nie jestem pewien. I generalnie naprawdę już natykam się na coraz trudniejszych przeciwników i teraz naszym zadaniem jest obrona tego Rainbruch, właściwie tak pewnie, przed kolejnymi atakami, więc odpalmy, zobaczmy jak to będzie wyglądało. Ja tu chyba muszę wejść. Nie, oni tu po prostu będą pewnie przychodzić w nocy, znając życie, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Przypuszczam, że jest nadzieja, że będziemy mieli, tak, ten oddział tutaj, Whistling Arrows, bardzo fajna nazwa zresztą, to gwiżdżące strzały, to nawet po polsku fajnie brzmi. Musimy tym gwiżdżącym strzałom tej jednej samotnej kompanii pomóc. O kurczę, nie umarli, nie, to coś czuję, o ja pierdziele. Dobra, panowie, Whistling Arrows, no wiecie, to już jest ten moment, w którym trzeba ruszać. Dobra. Nekromanta. Wow. Co tu się dzieje? Nic nie widzę. O, czekajcie, jeszcze psa nie dałem do ekwipunku. No, coś czuję, że będziemy tu mieli wczytywanko już na pierwszym, już za pierwszym razem. Zobaczymy, do czego tu dojdzie, ale... Słyszycie, coś tam tłuką się cały czas. Dobra, nadchodzimy. Utrzymajcie się jeszcze przez chwilę. Ja... jakościowo przypuszczam, że okej, dobra, mamy naszą kompanię, nasze gwiżdżące strzały. No już widzę pierwszy element hordy zombiaków. Najlepiej byłoby dorwać tego nekromantę, powiem szczerze. Zobaczymy, czy zdołamy się do niego przebić. Spróbujemy, ale to może być naprawdę ciężka sprawa. Jest nekromanta. Dobra, spróbujemy go dorwać. Okej, dobrze. Na razie nie jest źle. Spróbujemy pójść tędy. Odpalimy to. Adrenalinę odpalimy. Adrenalina jest nieziemsko przydatną umiejętnością po prostu. Jeżeli gracie solo, samym bohaterem jednym, to adrenalina to jest to, czego potrzebujecie. Znaczy, wiecie, w sensie umiejętność adrenalina, bo tej zwykłej adrenaliny to granie wam dostarczy odpowiednio dużo. Dobra, ale nasza kompania z zombiakami radzi sobie nieźle. Tu mamy jakiegoś najemnika, który jest całkiem nieźle uzbrojony. No, aj. Chociaż no te zombiaki, kurczę... stawiają naprawdę, no nie powiem, że stawiają opór, bo to my stawiamy opór, oni nas tu cisną. Dobra, ale mamy nekromantę, on miejmy nadzieję, przy odrobinie szczęścia nie zdoła przed nami uciec. Dobra, ciśnijcie zombiaków. Okej, on ożywia o kurczę, ależ on jest wredny. Spróbujemy go dorwać jeszcze. Nie lubię, jak ten teren znika, szczerze mówiąc. Ileż on co? Ja nie mogę go... Co? Ej, dlaczego ja nie mogę go dziabnąć? Jestem za wysoko chyba. Możesz ty. Dobra. A, tu jest zombie. Uff, nie za dobrze. Okej, ja myślałem, że ja z tej górki go zdałam dziabnąć, a może on był za daleko jednak? Nie za wysoko? No nie wiem. Cały plan wziął w łeb troszeczkę. Ja już miałem nadzieję, że ja go dorwałem, a tu tymczasem muszę się jeszcze ominąć, muszę tego jednego zombiaka. Dobra, ale ten gość tutaj z tą glewią, czy co to jest? On sobie całkiem nieźle radzi, tylko że no...
Zabij jednego zębiaka i na jego miejsce zaraz urośnie kolejny, więc... Dobra, ale skupili się na mnie, więc to nie jest najgorzej. Tak, on był jeden slot za daleko. Nie byłem go w stanie dlatego trafić. Dobra, teraz jestem w stanie go trafić. Pięknie. Uciekłem na szczęście temu zębiakowi. Zaryzykowałem, ale się opłaciło. Okej, jest piesek. Piesek zabija nekromantę. Co za akcja. No, ten pies tutaj... się popisał. On się popisał, naprawdę. Pogromca nekromantów. To jakiś, kurczę, pies dla łowcy czarownic, naprawdę. Okej. Ile zombiaków zostało? 3. Dobra, 1. Jeden zombiak został, nawet nie wiem gdzie za bardzo. Dobra, to już jest zadanie wykonane. Ale to jeszcze nie wszystko oczywiście, bo to... Jeszcze tam na pewno były jakieś inne kompanie nie najemników, tylko zombiaków. Dobra, ten wstał niestety. Dobra, zabity. Świetnie, okej. Okay. Możemy coś zlutować i to nawet całkiem przydatne rzeczy. Dobra. I teraz tak. Odpalmy powolutku. I co, trzeba by się za tą armię nieumarłych zabrać, ale wiecie co? Najpierw załaduję sobie pieska. Ściągnę może ten mieczyk i wsadzę hełm, wiecie co? A nie mogę, to jest na broń. Dobra, nieważne. Nie mogę. Dobra, więc wsadzę mieczyk i wsadzę tarczę, tak na wszelki wypadek. Dobra, oni podchodzą, świetnie, więc my razem z nimi. Dobra, engage'ujemy. Drobne straty nasze gwiżdżące strzały poniosły, bo teraz było 8 naszych wojowników, a wcześniej było ich 10. Więc z każdą kolejną hordą nasza sytuacja wygląda coraz gorzej. Okej, okay, jest nas 9, więc na razie nie ponieśliśmy żadnych strat. 9 razem ze mną oczywiście. Druga runda. Okej, okay, podchodzimy powoli. Dobra, dobra. No, polubiłem się z tymi gwiżdżącymi strzałami. Oni naprawdę dają radę. I jeszcze ten pies łowcy czarownic. Wymyślcie dla niego jakieś imię. Naprawdę zasłużył sobie chyba na imię, nie? No taki pogromca nekromantów, no to takie troszeczkę długie, nie? W skrócie nie ma jak go wołać. Okej, okay, dobra, nasza kompania radzi sobie nieźle. Gdzieś tam poszli dalej, więc pewnie tam jest więcej przeciwników, znając życie. Dobra, ten gość sobie powinien poradzić. My podejdziemy tu i mogę spuścić psa w sumie, dlaczego nie? No i patrzcie, jakie on spore obrażenia zadaje. Ale inna kompania, inaczej wyglądają, nie? Ewidentnie inaczej wyglądają. Troszeczkę słabe. Znaczy, no, przesadzam może, że słabe, ale fajnie by było, jakby te kompanie wyglądały tak samo. Okej, okay, no ten gość... 10, a, dlatego psa swojego przyzwałem, dobra. Trzeba znaleźć tego nekromantę koniecznie, on jest tam, dobra. Świetnie. Powoli się zaczniemy do niego przebijać. Wow, jeden z naszych padł. Dobra, tutaj. No i na razie... Odpala adrenalinę. Już zostały tylko 3 do końca. Ja teraz będę pierwszy zaczynał i mogę tych 2 zaatakować jednocześnie. Dobra, pies. Świetnie. I tego mogę... A, nie trafiłem, szkoda. Kurde, wielka szkoda. Ale pies go wykończy, dobrze. O, nekromanta zginął. Dobra, no to mamy sporo problemów z głowy. No jeden z naszych niestety tutaj padł. No ten włócznik też sobie daje radę. Wąsaty. Okej, okay, no jeszcze 2 zombiaki. Nie wiem gdzie jest drugi. Tam. Oto ten pogromca nekromantów go ciśnie. Tylko że jest ranny i to jest bliski śmierci. On chyba nie da rady. O, ten ma tarczę jeszcze do tego. Dobra. Okej. No, trochę mi drogę zagrodził, no ale trudno. Mój pies może coś powalczy. Okej. Przeżył. Pies przeżył, dobra. No i ten wstał, no. Dobra. Żeby mój pies przeżył, też się przyda.
Kurde. Jeszcze jedna, na pewno była jedna horda zombiaków, ale... No właśnie, pytanie... Wow, o, skubany. Adrenalinę odpalimy. Ja zacznę. Dobra. Ogromca nekromantów uratowany. Chociaż tamten jeszcze... Nie, uciąłem mu łeb, to on już nie wstanie na pewno. Dobra, pies zabija kolejnego, rani mocno kolejnego. I będzie dobitka. Dobra, świetnie. Rozklepani, bardzo dobrze. Jakąś nawet tarczę tutaj zdobyłem całkiem sensowną. W porządku. I co, jeszcze jedna horda tutaj była. Ja sam na nich nie pójdę. Potrzebuję was, gwiżdżące strzały. Dawajcie, panowie, damy z nimi, damy im radę. What? No nie. Czyli ja ich muszę sam rozklepać. Czy ja jestem w stanie ich sam rozklepać? Zapiszę. No nie sądziłem, że oni mnie opuszczą, no. A już ich polubiłem, a teraz kurczę taka akcja. Dobra, tam. Nie ma żartów. Wow, to jest istna horda zombiaków. Tamte bronią jeszcze nekromanty. To będzie trudna sprawa, naprawdę. No właśnie. Tego psa za wcześnie chyba rzuciłem. Dobra. Niedobrze. Wow. No, ciężko. Za wcześnie go rzuciłem. Nekromanta pewny siebie, już swoich strażników pchnął do przodu. No ale ja tak łatwo nie dam się porobić. I... no dobra, nie możemy za bardzo uciec. Mogłem teoretycznie wpompować adrenalinę, ale ja mam nadzieję, że jednak sobie poradzimy. Oni nie mają żadnej super mocnej broni, więc no miejmy nadzieję, że po prostu przez zbroję się za bardzo nie poprzebijają. Ten kill-off jest groźny. Widły chyba mniej. Najgorzej się boję tej pałki, bo ona może mnie ogłuszyć i to już może być problem. Dobra, użyjmy trójeczki. O to chodzi. Tak jest. Teraz adrenalina, nekromanta. Teraz tak, pyk. O, on przeżył. No. Tym, co im ucinam łby, to one chyba nie wstaną. Nawet pomimo pomocy nekromanty. Ale tym, którym tego łba nie utnę, to mogą się podnieść w każdej chwili. No, jednak coś tam przechodzi przez tą zbroję. Właściwie nawet nie tyle, że przechodzi przez zbroję, co sama zbroja dostaje obrażenia. Co też nie jest zbyt kolorowym jakby rozwiązaniem. Wow. Kurde. Mam nadzieję, że zetnę łeb od razu. On dodatkowe punkty akcji dostaje. Pomyślcie, jak dobra by to była gra, gdyby tu było multi i można było grać różnymi frakcjami. Nie sądzicie? Ajajaj, ależ ja dostaję obrażenia. Dobra, jeden ścięty. Ale łba mu nie uciąłem, więc on może zostać wskrzeszony w każdej chwili. Ała. Oj, niedobrze. No, ja już chyba tego nie przeżyję. Dobra, łeb ucięty. Ale to wystarczy raz jedno dziabnięcie i ja nie żyję. No. Nic z tego. Ale to jest do zrobienia. To jest do zrobienia. To jest jak najbardziej do zrobienia. Tylko za wcześnie rzuciłem psa na pewno.
Okej, teraz wygląda sytuacja tak. Więc cofnijmy się pod drzewo. Oddajmy. Spróbujemy wejść na wzgórze może. O ile damy radę. No właśnie. Problem polega na tym, że wcale nie powiedziane, że dam radę dotrzeć do tego wzgórza. O kurde, jeszcze przeżył. Dobra, adrenalina. Dobra, łeb ucięty. I dotrę do wzgórza generalnie. I spróbujemy się tu wybronić, bo wzgórze daje jakieś bonusy. Ktoś z was pisał w komentarzach, jakie ono konkretnie daje bonusy. Nie jestem pewien, nie pamiętam dokładnie jakie. Ale jakieś daje. Wydaje mi się, że jest trudniej trafić postać, która znajduje się jakby wyżej w terenie. I tak się zresztą uratowałem przed kolejnym, bo wspomniałem o tych hienach. Ale miałem jeszcze drugie takie ostre wyzwanie, z którym myślałem, że sobie nie poradzę. Barbarzyńcy mnie mianowicie zaatakowali. Stanąłem na takim wzgórzu, gdzie było tylko... Całe było otoczone to wzgórze i tylko jeden punkt był dostępu. I pokonałem każdego po kolei. No, jedyna opcja. Jaką miałem. I na szczęście się udało. Dobra. Dobra, adrenalina. Jeszcze coś nekromanta wymyśli. Wskrzesi kolejne zombie. Ale to nic. My je od razu ubijemy i zetniemy łeb kolejnemu. Znowu wskrzesił to samo zombie. Ale one chyba z każdym kolejnym wskrzeszeniem mają coraz mniej HP, więc jest to jakaś nadzieja. Jest to jakaś nadzieja. Kogo teraz? Teraz w sumie walnę pieska tutaj. To jest chyba dobry moment. Nekromanta to dużo nie wymyśli. Piesek bije, dobra. Okej, oni się na mnie skupiają, to też dobrze. Bo ja jednak mam tutaj jakieś bonusy do... I te wskrzeszone zombiaki, one już nie mają broni. To też jest pewien plus. O, dostałem po raz chyba pierwszy. Dobra, tniemy tego. Aj. No, coś zacząłem obrywać. Nie za dobrze. Dobra. No. Kurde, ależ on chyba jest leczony przez tego nekromantę. Szczerze mówiąc. Olałem tamtych, powiem szczerze. Dobra. Okej, czyli część miasta została zniszczona, część nie, więc ja w pewnym sensie wykonałem tego questa. Dostanę jakieś tam wynagrodzenie. Rzecz w tym, że jeszcze wydarzył się event, że zostali zrajdowani. Jest tutaj mniej zasobów i innych tam rzeczy. Tutaj mamy Uncut Gems, czy tam... O, kryształy. W ogóle kupiłem sporo rzeczy na południu, chciałem to sprzedać na północy i powiem szczerze, tutaj za bardzo nie ma dobrej ceny na te dobra wszystkie, więc no nie wiem, na razie się chyba nie opłaca sprzedawać. I chyba dlatego wszystko podrożało. Chociaż nie, no. To nie podrożało w sumie. Mam 11 tysięcy w tej chwili. Mogę wziąć kolejnego... O, dobra, weźmiemy tego questa z karawaną. Dobra, weźmiemy go. I tak, zanim jeszcze tam wyruszymy, spróbujemy sobie tak, albo kupimy sobie kolejnego, no, gościa, który będzie za nami podążał.
Na razie niewielu ich mam. O, muszę mieć itemy, które się nazywają albo są legendarne, więc jego... No nie wiem, czy chcę któryś z tych pierwszopoziomowych odblokowywać w tym momencie. Kwatermistrz. Zwiększa ilość amunicji. No, bezużyteczne. Negocjator. A, mogę więcej wynegocjować w kontraktach. To jest w sumie całkiem ciekawe. Kompania podróżuje 15% szybciej na każdym terenie. Okej, okay. I choroby. Zmniejsza prawdopodobieństwo chorób. Zwiększa pole widzenia. I rozszerza informacje o śladach. Na razie chyba nikogo, powiem szczerze, nie wynajmę. No nie wiem sam, kogo bym chciał tak naprawdę. Problem polega na tym, że większość... A minstrel co robi? Zwiększa więcej rinona zdobywamy. Jesteśmy kompetentni w tym momencie. Ja tych plotki rzadko kiedy czytam. Kowal jest w porządku. Kowal mi się podobał rzeczywiście. Rekruter. No, ja nie wynajmuję nowych wojowników, więc to mi się nie opłaca. To mi się też nie opłaca. To mi się nie opłaca. Trader mi się opłaca w zasadzie. Agentka w miarę też. Bounty Hunter też, więc ci najdrożsi. Plus tutaj by mi się opłacał kto? Wydaje mi się, że scout by mi się... Jego może wezmę w sumie. Jednak podróżujemy szybciej, to jest fajne, bo tutaj się podróżuje dużo tym pojedynczym najemnikiem. Dobra, jego wynajmę i będziemy i tak mieli jeszcze kilka slotów. Wózka na razie z osłem nie wynajmuję, bo nie wożę na tyle dużo, żeby mi się to przydało w jakikolwiek sposób. Dobra, jedziemy tak totalnie na północ i zobaczymy, czy tam nie będziemy... A, nieważne, nie, my jedziemy z karawaną na południe. Nieważne, zobaczymy, gdzie dojedziemy. Chociaż właściwie w kolejnym odcinku zobaczymy, gdzie dojedziemy, bo już przypuszczam, że troszeczkę ten odcinek trwał. Okej, okay, jakiegoś podróżnika przyjmiemy, żeby z nami tam obozował. Więc kończymy dzisiejszy odcinek. Zobaczymy się w następnym. Zobaczymy, gdzie zaprowadzi nas ta karawana. Ja posprzedaję może poza nagraniami trochę rzeczy. No i zobaczymy, jak się tu sytuacja rozwinie. Mam nadzieję, że wkrótce zaczniemy dostawać trudniejsze questy i questy od... W miastach, w dużych miastach będziemy mogli wreszcie jakieś brać. Więc tyle z mojej strony. Do zobaczenia. Czołem.